Wszyscy sędziowie byli na celowniku. No teraz sędziowie są na celowniku. Niestety, nie ma takich mądrych. Czy tak kiedyś myśleli, a że to aktorka, a inni będą się tylko przyglądać, inni się będą tylko gadać. Teraz centrum sztuki współczesnej i cała sztuka współczesna pokazuje, wychodząc na ulicę, że tę sztukę mogą tworzyć wszyscy. Tworzą, może nawet nieświadomi, może nawet tego nie widzą. To niech sobie uświadomi. Jarosława Kaczyńskiego do Hitlera, podobnie jak do Stalina, Putina i Erdogana, wystawa zachęca, sztuka wszędzie. W związku z tym, to nie jest wcale za daleko posunięta analogia. Mój argument był taki, że totalnej opozycji nie należy stosować, ani też nie należy porównywać państwa PiS do III Rzeszy, dlatego że to zaciera obraz rzeczywistości. To ale znaczy, czy można je chwalić i należy je chwalić, jeżeli zrobi coś dobrego? Tak, sądzę, że tak. Dobra. Pan redaktor Woś, ja śledzę pańską publicystykę i ja mam wrażenie, że pan należy do tych nielicznych publicystów, którzy poszukują trzeciej drogi i uważają, że ta trzecia droga istnieje. Czy ja dobrze odgaduję pańskie intencje? No teraz mówi pan o tym chowym, patologicznym podziale, który podzielił polską publicystykę. Tak się połowę ludzi wyszło z domu spotkań z historią. Dlaczego? Dlatego, że tak jak będą gadać cztery godziny jak Zagierka, zawsze tam dużo gadają. Można powiedzieć, przecież na wernisażu nie można tyle gadać. Są informatory, jest wideo, jest mnóstwo informacji. Trzeba to tak właśnie domagają się tego, wkręcić. Wszystko i wpleść, dużo nie gada się wyrnić. Bycia opozycją totalną wobec PiSu. Dlaczego nasze te, tutaj są sąsiednie audycje? Radia to KFM, Eurocom ci to bardziej wejdzie. Mniejsze są krótkie. No po to, że one są edukacyjne, żeby dużo nie gadać. Ja z jednej strony uważam, jeżeli się uważa, tak jak ja na przykład, że to, co robi PiS, jest rodzajem zamachu na demokrację, i że kieruje nas w stronę państwa policyjnego, buduje narzędzia do tego i przygotowuje jakby cały ten bój o Trybunał Konstytucyjny, jest próbą zapewnienia sobie możliwości, prawda, niekonstytucyjnego rządzenia Polską, to ja uważam rzeczywiście, że tutaj nie można być, stać obok, udawać, że coś. I to jest jedna strona sprawy. Ja uważam, że rzeczywiście trzeba się opowiedzieć po jakiejś stronie. To jest obowiązek taki obywatelski, ale z drugiej strony nie ma żadnego powodu, jeżeli oni coś zrobią sensownego, nie mówić, że to jest sensowne. To jest kwestia prawdy, uczciwości dziennikarskiej czy obywatelskiej po prostu. Z tym, że wracając do przykładu III Rzeszy, ja nie wierzę na dłuższą metę, że oni są w stanie zrobić, być państwem prawdziwie opiekuńczym, nawet gdyby chcieli, prawda? Że po prostu logika tego systemu, logika tej drogi, logika tej ideologii ich prowadzi zawsze na manowce, po prostu i gospodarcze, i społeczne, i tak dalej, tylko tyle, ale jeżeli, oczywiście, że PiS wchodząc do tej, biorąc władzę, jak każda zmiana władzy ma pewne pozytywy, prawda? Różne rzeczy im się chce, prawda, w odróżnieniu od poprzedników, którzy byli już zdemoralizowani i tak dalej. I to zawsze ma pewne pozytywy, ale też popisują się niekompetencją, nepotyzmem, no różnymi takimi cechami, o których wszyscy wiemy i to już tak powiem destruuje nawet dobre chęci i dobre posunięcie. Mnie się zdaje, że opozycja totalna nie ma sensu. Przede wszystkim dlatego, że jest nieskuteczna. To znaczy, jeżeli ktoś... Ja była w centrum domu spotkań z historią Stanisław Kazimierz i hrabia Kostakowski. Nie jest zdolny do minimum obiektywizmu. To straci wiarygodność. Raczej Wojtuszki. Odpowiada mi to, co powiedział pan Blumstein, to znaczy, że opowiedzieć się trzeba. Niedaleko Włodzimierza obecnie. Uważam, że jeżeli ktoś sądzi, że Polska zmierza w złym kierunku, ja też byłam się na bardzo karowej, źle. Tak. A ty nie byłeś, Lidka. Powinien się opowiedzieć, nie umywać rąk. Natomiast to nie znaczy, że jeżeli coś się dzieje dobrego, czy ktoś coś zrobi dobrego, to należy to przemilczeć albo krytykować. No, chociaż z drugiej strony, tak. Prawo i Sprawiedliwość było totalną opozycją i skuteczną opozycją. Niż trzecią RP przecież przedstawiali w barwach strasznych,
I być może... No w bardzo podobnych barwach, do którego teraz przeciwnicy PiSu przedstawiają Polskę pod rządami PiSu. Tego nie znoszę. Tej symetrii. Po prostu tego nie znoszę. O, zaczynamy wreszcie rozmawiać. Nie, bo to jest niesprawiedliwe i kłamliwe po prostu. Znaczy, co to znaczy? Może się pan odwoływać do jakichś komentarzy na logach, ale jeżeli pan mówi o języku opozycji, to on się nie ma nijak do języka tego, który używał PiS. To jest niesprawiedliwe i nieprawdziwe po prostu. Ma pan na myśli opozycję taką partyjną polityczną? Tak, no nie wiem, o czym mogę mówić? Dobrze, nie mogę mówić o wpisach na komentarzach gdzieś w internecie, no przecież. No to ja się jakby odbiję piłeczkę w stronę pana Blumsteina. Powiem tak, że no oczywiście, że jeżeli publicysta widzi, że władza robi coś złego, to musi reagować. Ale to nie znaczy, że ja jako krytyk obecnej władzy muszę powtórzyć dokładnie, bo pan ma napis gotową taką opowieść, że to jest zorganizowany, przemyślany plan demontażu polskiej demokracji. To nam powiedział pan kilka chwil temu. To taką opowieść mam. Mnie się wydaje, że PiS bardzo łatwo można krytykować za wiele różnych posunięć. Że musi coś tam dogadać. Choćby za to, że albo przyszła babka i weszła w te i przestawia wieszkę na biurku przedmiotów. Na przykład pani Barbara Sikorska, piękna germanistka. Jak ktoś mówi, ciu! I przesunęła potem tym dalej. Mówi pani, ciu! Posunęła coś po ławce, posunęła po ławce, bo ona nie może tak postawić nic bez gestu. To znaczy, że do momentu, coś, co nie ma sensu w sumie. Platforma Obywatelska chciała, tak brzydko powiem, zahachmęcić i wprowadzić swoich sędziów. W tym momencie PiS zareagował dokładnie tak, jak powinna zareagować opozycja w demokratycznym państwie, to znaczy złosili wniosek do Trybunału Konstytucyjnego, że te działania dawnej władzy są nie w porządku. W tym momencie, gdyby nie to, że nastąpiła zmiana władzy i wtedy PiS postanowił wykorzystać tę lukę, którą otworzyła Platforma i wejść w ten spór, wykorzystać to, nie nadstawić, minister Kowalczyk mówił nawet w rozmowie z polityką, że nie nadstawiliśmy drugiego policzka, oni w to weszli, wtedy stracili tę moralną władzę. Ale ja się nie zgadzam z tym, że oni od początku, no to ona powiedziała, że oni od początku planowali, przecież wiadomo, wszyscy znamy, no jeśli tak mówimy, to znaczy, że my nie do końca rozumiemy logikę działania demokratycznego systemu. W poradniku teokratycznym jest powiedziane, żeby nie dawać, to jest błąd. Oni na pewno zrobią coś złego i w związku z tym musimy zrobić wszystko, żeby ich do tej władzy nie dopuścić, no to już wtedy przestaje być demokracją. Ale Jarosław Kaczyński upatrywał barierę, czy zagrożenie dla demokracji w Trybunale Konstytucyjnym już przedtem. To zanim Platforma wykonała tak zwany skok na Trybunał Konstytucyjny. Nie na Trybunał, tylko na dwa miejsca w Trybunale. To jest bardzo dobry przykład tego tworzenia tej symetrii. To jest bardzo dobry kwestia. Otóż różnica polega na tym właśnie. I to jest właśnie tak. Pan mówi o symetrii, kiedy żadnej symetrii nie ma, dlatego że czym innym jest niekonstytucyjna ustawa, którą można obalić, a czym innym jest próba paraliżu Trybunału. Otóż ani jednego słowa ona po prostu, jak nie może, to nie może. Wtedy przed wyjściem na scenę też dyrygent stoi. Proszę zaśpiewać gamę, bo dyrygent jest odpowiedzialny za całość, a więc ja musiałam ile razy górne C śpiewać, czy ja w ogóle nie mam chrypy, czy to, czy jakichś tam braków nie ma. Przed danym tu i teraz tym występem. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie nasze radio, nadaje to Kapelę do końca Barbie Baby Langstrom Extra.